Cześć! W tym filmie porównam głośność klimatyzatora przenośnego Eberg do różnych sprzętów, które tutaj mam przygotowane. Czyli to będzie farelka, odkurzacz i suszarka. Ten film robię na prośbę jednego z youtuberów w komentarzach. No i faktycznie chyba w ten sposób będzie można troszkę lepiej ocenić, jak bardzo głośny jest ten sprzęt i mam nadzieję, że pomoże Wam to podjąć decyzję ewentualnie, czy kupić, czy nie kupić. Także bez zbędnej zwłoki najpierw włączę klimatyzator i potem na wyłączonym po kolei będę włączał te sprzęty. A potem już na włączonym będę dodatkowo włączał i wyłączał po kolei farelkę, odkurzacz i suszarkę. I taki jest odgłos z samego klimatyzatora. No i teraz zacznijmy suszarkę. Mniej więcej w podobnej odległości się będę starał. No i to była suszareczka. To jest suszarka o mocy 2,2 kW, także nie jest słaba ani nie jest cicha. To też warto zauważyć. Teraz zobaczmy też 2-kilowatowa farelka, jak brzmi. No dobra, farelka w miarę cicha i teraz zacznijmy odkurzać. No i tak brzmi ten odkurzacz. To jest 1,6 kW odkurzacz Philipsa. No i teraz jeszcze raz włączę klimatyzację i po kolei te sprzęty będę dołączał. Klimatyzacja jest na najwyższy poziom wentylatora. Także chyba już głośniej nie będzie.
No i to by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o test. Ważne jest, żeby wspomnieć, że w tym klimatyzatorze raz na jakiś czas będzie się włączać sprężarka, co spowoduje, że on będzie jeszcze troszeczkę inaczej, troszkę głośniej pracował, ale no to ona się włącza bardzo nieregularnie. Powiedzmy, no nie wiem, to musiałbym z pół godziny tutaj kręcić filmik, żeby złapać, jak ona się załącza. Dlatego no póki co nie będę tego robił. Jak bardzo będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach, to jeszcze raz spróbuję nagrać, żeby może złapać tą sprężarkę. Ale nie jest to jakaś tam kolosalna różnica, także myślę, że póki co taki test da wam mniej więcej pojęcie, jak ta sprawa wygląda z hałasem, który generuje. No na pewno jest głośniej niż farelka, ale ciszej niż odkurzacz albo suszarka. No nie wiem, tutaj ktoś też dał znać w komentarzach, że może być w telefonie kasowanie szumów czy coś takiego i to może trochę zniekształcić te dźwięki. No ale szumy będzie kasowało tak samo w każdym sprzęcie, myślę. Także no jeszcze raz, wydaje mi się, że będzie to jakoś mniej więcej miarodajne. Jakbyście mieli jakieś jeszcze pytania, czy prośbę, żeby coś jeszcze sprawdzić, pokazać z tego klimatyzatora, to mówię, dajcie znać w komentarzach i postaram się coś wymyślić. Jeżeli chcecie właśnie ten długi film, żeby złapać sprężarkę, też dajcie znać. I ten, jak coś, to mam nadzieję, że wam to troszkę pomoże w podjęciu decyzji. Także dzięki za oglądanie, pozdrowienia i do zobaczenia następnym razem.